Kiedyś proboszcz umieścił Pana Jezusa w środku już stajemki i dał mocny reflektor, żeby ta figurka była oświetlona, ale mocny reflektor sprawiał, że tam było ciepło. Więc przyszedł kot, wypchał Pana Jezusa nosem, sam się położył na wysył Pana Jezusa. I probosz głosił kazanie w niedzielę, mówi, popatrzcie na twarz Zbawiciela w żółtku, na ten głębie oczy, ludzie patrzą, a ten kot leży. Jeśli śmieją, probosz mówi dobrze, mówię, popatrzcie na te dostropne usta, oczy. W ręce, to so, wiadomo, ktoś mu krzyczał, stop, tam kot siedzi. Byłem kiedyś w jednej, w jednej, nie powiem jakiej, redakcji radiowej i sekretarką była kobieta, która delikatnie mówiąc, no nie była szczupła. To najdelikatniej powiedziawszy. I ona, i tak się przyglądałem trochę dyskretnie, bo była świetnie ubrana. Była tak ubrana, że tą swoją otyłość, powiedzmy dosłownie, kapitalnie maskowała. I ona zauważyła, że ja na nią patrzę, I co ksiądz mi się przygląda? Proszę, księdza, jak ksiądz, wyjaśni tajemnicę swojego życia. Wie ksiądz, jaka bryła jest doskonała? Ja mówię, no wiem, kula. Otóż ja dążę do doskonałości. Zazdrościłem jednej, jednego: wolność. Że ona siebie kochała tak mocno, że nawet ta, na pewno przeżywała tą swoją otyłość. Na pewno dla kobiety jest to problem. Ale była tak wolna w miłości do samego siebie. Panowie, jak nie widzieliście filmu Odważni, to obejrzyjcie ten film Odważni. Można chyba tam ściągnąć nawet z chomika. Nie, nie wiem, jak państwo, ja płacę. Nie wiem komu, nie wiem komu, ale płacę. Ja płacę. A film jest prześliczny. Chyba się ze mną zgodzicie, że zdarza się nieraz, że dziecko coś zje, nawet jak mama piersią karmi. No i zdarzy się, że się naje, naje, a potem wszystko bo z powrotem na mamę. Nic się nie stało. Mama się wytrze, no jest bardziej zaniepokojona, że dziecko nie jest chore. Ale to, że zwymiotowało na mamę tam na fartuszek, to się nic nie stało. Wiecie, życie jest takie trudne, przepraszam za słowo, że się nieraz żygać chcę. Na kogo mam żygnąć? Na dyrektora w szkole? Uuu, lepiej nie. Na prezesa w firmie? Uuu, lepiej nie. Więc wracamy do domu przepraszam, i wymiotujemy nieraz na siebie. Gdzieś ty położyła ten parasol, już ci parasol cię przeszkadza, już to. Słuchaj, niejedna kobieta wraca od lekarza, ma wynik jakiś niepewny na cytologię, jest poddenerwowana, wszyscy się... Co ta matka się tak wścieka? Miłość polega i na tym, że oczywiście my nie mamy stać się przedmiotami do przyjmowania, czy ich, czy ich się jakiś tam coś na nas pluje czy wymiotuje. Ale w sytuacji krytycznej powinniśmy się zrozumieć, że życie nieraz tak boli, że życie nieraz tak boli, że drugi człowiek nie wytrzyma i nie dopatrujmy się sprawiedliwości, matematycznej sprawiedliwości, bo miłość nie lubi matematyki, tej takiej bezwzględnej, chłodnej matematyki. W sekretariacie pewnego domu dziecka prowadzonego przez siostrę zakonne telefon odbiera siostra zakonna. Halo, nie, nie, nie możemy, nie, 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 nie możemy, nie mamy warunków, żeby w ogóle przyjąć. Także to jest wykryczone. Odłożyła sławkę. Dyrektorka mówi, kto dzwonił? Jakiś facet chciał nam dać trzy psy. Jakie trzy psy? No, on że dzwonił właśnie, że, że siostra dyrektor się zgodziła. Jakie trzy psy? On miał chipsy dla nas, mówiły. I przez nie uwagę siostry, dzieci by nie miały chipów na święta. Ja przez wiele lat myślałem, że to jest tak, że jak mam jakiś storek czy czwartek wieczorem doła i nie mogę się modlić, bo mam mówić i w ogóle coś przeżywam, to Duch Święty jako zawodnik rezerwowy chodzi za mnie i za mnie się modli. Proszę Państwa, to nie jest tak. My się w ogóle nie umiemy modlić. My nie wiemy o co prosić Pana Boga. I Duch Święty zawsze się za nami wstawia. Pamiętacie, to jest chodziliśmy do, letysty, do lekarza, jak byliśmy małymi dziećmi. Mam mam brała za jechaliśmy do, do, do przychodni i wchodziliśmy do, do pokoju lekarza. Z kim lekarz rozmawiał? Z tobą, z pięciolatkiem? Absolutnie, z nami rozmawiał, kiedy pojawiła się gorączka, czy ma yy, rozwolnienie, czy jest uczulony na te proszki. A myśmy tylko siedzieli i a, 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 a. Lekarz na bardzo pytał, że coś jest, jest źle, ale za tydzień będzie się czuł dobrze. No to fajnie, panie profesorze. No mój kolega jest charyzmatykiem i że jest taki zwany, no że walnął numer. Wychodzi kiedyś ze swojego domu zakątnego na Starym Mieście na Piwnej, otwiera drzwi, a na ulicy leży facet. Pochylił się, nie oddycha, zamknięte oczy i nagle słyszy z tyłu, kamera stop, co ksiądz tam robi? Paserzy facet z niemieckim munduszem, kurczę, tego nie zauważył. Ej, ukręcili ja się, się od nich nie był ściganiem z dana maść. Miałem taką historię, że mój kolega zadzwonił do mnie i mówi, Piotr, Pomóż mi, poprosz mój poszedł do szpitala. Zostałem sam, i to jest niedziela. 5 przy świętych, nie odprawię pięć przy świętych. Ktoś musi usiąść w profesjonale. Ja mówię, słuchaj, no przyjechał, mam jeszcze raz skazanie, pisać, to jest kurs do sobota. Stary, nie musisz pisać kazania, jest list episkopatów. A no to dobrze, przyjadę. Przyjechałem, ten list biskupatów wziąłem pod pachę, poszedłem odprawić przy świętą, a to był list do, do kibiców piłkarskich o kulturze na stadionach. W ławkach mam 70-letnie panie, które odmawiają różanie w chusteczkach, a ja mówię. Nie wszczynajcie burt na stadionach, bądźcie opanowani, zachowujcie się godnie. Babcia chętnie wiedziała, o co mi chodzi, ale może apelu usłyszały. Kiedyś jeden z proboszcz raz na rok czyścił wota przy obrazie Matki Bożej. Przemierał się w dres, brał drabiny i wchodził tam, żeby wyczyścić Matce Bożej wszystkie wota. Ale był yy, przyzorny, więc prosił jedną parafiankę, żeby trzymała drabinę, żeby nie było Niestety parafianka nie utrzymała drabiny. I proboszcz zleciał po ścianie, po tych wszystkich włotach, tak po tych różańcach, po tych wszystkich tak i rozerwał się różaniec i dwa ku, 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 koraliki wpadły mu za ogulary. Ona mówi, Jezus Maria! O rany, myślałem, że się z oczy wypadły. Pan, pan organista, ważna persona w, w parafii, kiedyś w jednej parafii w warszawskiej organista dorabiał sobie grając w restauracji czy po weselach. Jakie to miało skutki, proszę Państwa, takie, że mu się tyle mieszały. I nam się Lecz śpiewaj, to ma bóg jest radością, bóg jest radością, miłuję cię. Dziękuję bardzo. Ludzie od razu się uśmierali i co, dziś tak, dobrej restauracji. Książę pogolędzie i pani mówi, czy tam zjada troszeczkę serniczka? A bardzo chętnie. Dał mu taki pies, siedzi i barcy. I Są tak barcy. Z tego ciaska? Nie, nie, on po prostu z tego talerzyka też często jada. Pamiętam jak jedna dziewczyna. Całemu światu mówiła, moja matka jest nienormalna, przewrażliwiona, gdzie nie wyjdę, to ona gdzie idziesz, gdzie idziesz? Spóźniłaś się 10 minut. Mamo, no co to jest 10 minut? Aż matka umarła na nowotwór i, i ciocia mówi, no twoja mama miała nielekkie życie po tym wydarzeniu na studiach. Jakim wydarzeniu na studiach? To ty nic nie wiesz? Twoją matkę zgłócili. Twoją matkę zgłócili, ona dlatego tak się u ciebie bała. Ona. Ciągle widziała tę tragedię swoją, w Twoim życiu i dlatego tak panicznie chodziła po mieszkaniu, wydzwaniała po koleżankach, czy tam Basia jest, czy ona już wyszła, kiedy ona wyszła, ile minut temu już wyszła, dlatego panikowała. Nie znamy naszych rodziców, nie znamy historii naszych przyjaciół często. Może przy... kiedyś jedna pani mi powiedziała, że pytała męża, czy on ją jeszcze kocha, a on mówi, dostajesz pieniądze pierwszego? Przynoszę ci pieniądze, on naprawdę ciężko pracował dla rodziny. Przychodził pierwszego i rzucał zwitek stówek na stół, ale odezwij się do mnie. Masz pieniądze, masz zacząć masz rodzinę? Są tacy mężowie, co nie dają żonie pieniędzy. Ja ci daję, to jestem dobry mąż. Możesz komuś dawać dużo, a nigdy się przed nim nie otworzyć. Miłość to jest otwarcie. Wiecie, dlaczego niektórzy się boją otworzyć? Bo kwiat, gdy się otworzy, staje się piękny i ktoś go może zerwać. Są ludzie bardzo zamknięci. Miłość to jest otwartość. Co powiedział Jezus? Już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko. Pamiętam jeden z księży mi opowiadał, że jak obserwował młodzież na północy Polski, to mówi, Młodzież jak była ze sobą, tacy gimnazjaliści, to się źle czuli. Oni się rozbiegali do domu, wsiadali przed komputerem i rozmawiali na czacie. Wtedy im było dobrze. Wiecie, dlaczego? Ktoś z was powie, że na czacie ja się mogę otworzyć, na gadu, gadu. Nie, na czacie się możemy schować. Dlatego nam się dobrze nie gada. Bo możemy grać i udawać. Jest taka książka Bobby Mura, to taki wielki piłkarz angielski sprzed 30-40 lat, nowoczesna piłka nożna. I Bobby Moore mówi tak, na samym początku książki, jeśli masz okazję w tej chwili iść pograć w nogę z kolegami, to przestań czytać tą książkę i idź grać w piłkę. Bo granie w piłkę o wiele ci więcej da niż czytanie tej książki. Więc ja będę powoli kończył ten wykład, bo jeśli masz ochotę teraz kogoś pokochać i umiłować i obdarzyć uśmiechem, serdecznością. Cieszę się, że tu jesteś w zwierzyńcu. Prawie, żeśmy się spotkali w zwierzyńcu, ale taka małpa ostatnia z ciebie nie jest. Jeśli masz ochotę kogoś umiłować, to zrób to. Przestań słuchać wykładu się za bo to strata czasu. Idź i umiłuj go. Chłopaki, powiedz dziewczynie, czas, żeby cię umiłować. A kiedy zobaczysz niepokój w jej oczach, powiedz: chodzi mi o zrobienie ci kanapki z dżememem, oczywiście. Bardzo mi się podoba ten dowcip, który mówi. Wiesz, kiedy naprawdę masz problem? Gdybyś stał w kolejce do nieba, a przed tobą matka Teresa z Kalkuty i podchodzi matka Teresa z Kalkuty do pana Jezusa, który wpuszcza do nieba, a pan Jezus mówi: No, matko Tereso, mogłaś się trochę lepiej postarać z tą miłością. To ty, który stoisz za matką Teresą, masz problem wtedy. Ja będę też miał problem. Dziewczyny nieraz tak pytają chłopaka: O czym myślisz? On mówi o niczym, bo kobieta tego nie rozumie, jak to można myśleć o niczym. Ale, ale o czym myślisz, jak powiedziałeś o niczym? A teraz jak spojrzysz, to o czym myślisz? O, o, o teraz, teraz, to o czym myślisz? Powiedz mi wszystko, wszystko mi powiedz. Stary to już dowcip, który podał ksiądz ojciec badani dominikanin, czy wolno się całować. Mówi, wolno, tylko czy od razu musi to być pompa ssąco-tłocząca? Mówił, nieraz jak widzę całujących się chłopaka na dziewczyny, to mi się wydaje, że on językiem wybiera jej resztki obiadu z między zemów. Wolno się całować. No tak, jesteście po obiedzie. A wykałaczek nie ma. Żona nieraz pyta męża kochasz mnie a on mi przecież mówiłem. I odwołałem. To się liczy cały czas. Jedynymi ludźmi, często, którzy powinni z sobą rozmawiać, a nie rozmawiają, właśnie są mąż i żona. Wiecie, robili statystyki. W przeciętnej polskiej rodzinie mąż rozmawia chyba 8 minut dziennie. 8 minut dziennie. Są tak pozamykani na siebie. Znacie ten dowcip, jak prezent dostaje optymista i pesymista. Pesymista jak dostanie kolejkę na prezent, to mówi, e, wagony nie takie, ślaba złamany, tory pokrzywione, a optymista jak dostanie prezent nawet końskie łajno, to mówi o konik, ale uciekł. Dzisiaj ludzie mówią o wolnych związkach, to ksiądz dziewiecki zdemaskował. Wolny związek, zwróćcie uwagę, związek związane. Jak związane, to nie wolne. Poproszę kłódkę, co otwiera drzwi. Poproszę nożyczki, co skleja. Poproszę klej, co rozkleja. Nie ma wolnego związku. Związek to jest związek. Ja się rzeczywiście do kogoś z kimś związuję.